Siemaneczko panowie i ci co mnie oglądacie, młodzi i starsi. W gojemniku jest przygotowany, Bolek sypał 900, niecały kilogram. Ile tu było, 900? 900 dostały rano, mamy taki specjalny kubek, zmierzyliśmy. Dostają tylko dwa razy, tylko coś takiego. W gojemnikach jest posprzątane, gołębi zostało coraz więcej, zostało. Jest coraz więcej gołębi panowie. Bolek jak mi oddał hodowlę to było 54, ja dałem 55 na lot, a dzisiaj lotujemy. O godzinie chcemy już 18, ale nie zdążymy pewnie. Bo już wejdź tam, wejdź i zamknij, bo tu się otworzy to. Jest godzina 17:28, za czym dojedziemy do przed 18 nie puścimy. Nie robimy im dużego kilometraża, ale żeby się przeleciały. Dzisiaj rano leciały bardzo słabo koło domu. Po 15 w klatce, w jednej jest 13. Wszystkich jest 20, 58 sztuk. 58 sztuk. W gojemnikach mamy posprzątane. O, taka miarka, dostają rano taką miareczkę, to jest 900 dokładnie przecinek 30, ale dajemy 900 rano i wieczorem. Trzymaj to, dasz to tam, nie? Dobra, my lecimy, będzie coś tam. Tutaj mieli jeszcze skończyć tylko doła, wszystkie gojemniki są posprzątane. Orzech nie dał rady wczoraj skończyć. I co? Lecimy z nimi. Zegar jest ustawiony. Jeden gołąb, dwa gołębie nie są, Bolek, dwa gołębie nie są na tipesie. Dlaczego? Jeden tipes jest tutaj, bo ściągnięty jest. Jednemu założymy. A w ogóle u mnie się stało tak, że szukałem coś do gołębi i znalazłem tipesy. Moje, taurisy. 40 sztuk. Na numerach telefonu wsadziłem. To tak jest zawsze. Że gdzieś wsadzisz, później nie znajdziesz. A później jak niepotrzebne, to jestem zadowolony. Tam jeszcze jakieś inne znalazłem. U murzynków jest też posprzątane. Tu też jest posprzątane, mają wanny. Dzisiaj te też dzisiaj się kąpały. A dzisiaj się te kąpią. Panowie, kolega ostatnio wczoraj mi zrobił lot gołębi na 12-15 km. Był lot ciężki, nie nagrywał. Ten co właśnie przyleciało 7 sztuk po 2,5 godzinie i nie było dwóch. Nie było siwej samiczki. Gdzie ona jest, ta siwa samiczka? Taka siwa jest samiczka, nie było jej. No nie wiem gdzie ona, o tamtej samiczki nie było i połowego nie było, ale połowy przyszedł, a po 5 godzinach z tą siwą jest 100%, 9 dał, ale jeden wrócił, zobaczcie. Widzicie, nogę ma złamaną i cały brzuch rozwalony, trzymam go tu w klatce, poję go, nóżkę ma złamaną, fajny gołąb, brat jest albo siostra, mam 3 połowę. Puszczałem tych późnych młodych 11, zostało 9, nic nie doleciało, teraz się kąpią, jeszcze dwa loty i wszystko będzie razem i się biorę pomału za tygrysy. U tygrysów jest posprzątane, ale już jest troszkę narobione, nie wypuszczam, karmy mają w zierniku, teraz będzie tak, że nie będą dostawały, że będzie karma się wylewała, będzie zjedzone, będzie dane, nie będzie zjedzone do końca, nie będzie dane. Dobra, nie ma co przeginać, przedłużać nagrania, jest bardzo gorąco. Ja muszę wyłączyć i biorę tygrysy pod nowy dwór. W pół do jest, bo dzwonią dzwony. Pauza. Panowie, 6 godzina, lecimy.58 sztuk. Ale ładnie poszło. Sztuk, tutaj damy, bo tam słońce. Równo 18. Temperatura 24. Nie chciały troszkę chodzić koło domu, to ich nachodzimy. Wiaterek mają? Ty, w dziób mają chyba. Czy nie? W bok. Na Malbork. Użyłeś śrubki? Słońce duże, niebo niebieskie, jak to leper mówi, że jest pustynia. Nie widać, bo to takie słońce jest, że...
świrują, świrują. Tam dwa chyba są słabe, wiesz, bo tak wyskakują, wskakują. Słońce mi wali, są za krzakami teraz. Tu może podejdę. O, tu będę widział. Ale teraz za krzakami są gołębie. Nie widać. Zegar jest podłączony. Równo o 18 były... O, jaszczur, zobaczcie, jaszczur leci. Nie, to dziki. Myślałem, że jaszczur. Dobra, gołąbków nie widać, są gdzieś tam za krzakami. My uciekamy. Tam jest nowy dwór. Tu mi rzut beretą. Nie widać, za krzakami są. Ciężko nagrywać, bo słońce strasznie wali. Tak. Szału nie było. Nie zobaczymy jak teraz. Panowie, 58 sztuk. Dwa są bez tipesa, ale one pójdą na tipesy. Bo jeden jest przyporządkowany, to bym założył. O, tam są. Są. Tu mamy je. Nie poszły. Tak jak krowy. Jak krowy, zobacz. Gdzie one? Widzisz? Dobra, tu się zatrzymały do gramy. Jeszcze nie złapały rytmu. Co tu? Nad nami. Dobra, pozdrawiamy. Kmiecin w prawo, Solnica w lewo. To jest stara siódemka w ogóle. To jest stara siódemka, tu szła w lewo. Jakoś. Nie wiem gdzie one są. Gdzieś tam sobie kołują. Lecimy. O 18 były puszczone. Szało nie. Tak poszły, bo poszły, nie poszły, widzisz? Panowie, myślałem, że nagrywałem, a odwrotnie było, była pauza, ja wcisnąłem nagrywanie, a to ja wcisnąłem pauzę. Przyszedł teraz spóźnialski bez tipesa. Odłączyłem tipesa i skasowałem. Ale gołąbki fajnie przyleciały. Nie zobaczycie. Były 16 po. 18, 16. Pięknie weszły. Jeden teraz się spóźnił. I nie dostanie jeść. Dałem dubska. Fajnie wchodziły. Jest godzina. Zegar już odłączyłem i skasowałem, bo już myślałem, że nagrywane było. Nawet 13 minut gadałem do telefonu. A to było na pauzie. Tak się zdarzy. Szymli było 6. Jest 4 białe. Raz, dwa, trzy, cztery i szymle są. Jest jeden taki... On późno kiedyś zginął. Nie jest późno, ale zginął, on jest bez tipesa. Ta bez tipesa widzę, że jest. 58 sztuk było. Przyleciały bardzo fajnie. Chodź. No nie dostaniesz żarcia. Spóźniłeś się i tyle. Ale jeszcze by chciały. Co, wskoczył? Tym dałem kąpiel, to widzieliście. Wskoczył? Wskoczył? Mhm. Zegar już odłączyłem, też nagrałem jak przyleciały. Odłączony jest zegar. Dajcie spokój, ja myślę, że nagrywam. Boże, weź to odłącz, co? Ja jeszcze tam nagrał, żeby to było do 10. 14 minut nagrywałem, a to ja na pauzie gadałem, tylko bez sensu. Musisz szybokrycikiem. Dobra, jutro nie wiem, czy polecicie na trening, czy na oblot dwa razy. Teraz się szykujecie na 300 km. Nie policzysz ich, 58 powinno być, ale ta bez tipesa jest. Później je policzę wieczorem, wiesz. Ta groszka bez tipesa, o ten wróciło. Tu ktoś dzwoni. No co, przyszłość i nie ma jedzenia, nie? Kolego, nie ma jedzenia. Tu zginiesz pewnie na locie. Dam ci tipesa, o ten o, siły. Ale przyleciał.
Kąpiel mi się zrobiłem. Nie ma jedzenia. A też nie mogły odejść płowy. Ile jest? Raz. Raz. Dwa, trzy. Jeden czerwony. Czerwony. Tu widziałem gdzieś do tego czerwonego. Tu jest czerwony. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Idź szybko. Chodź, 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 chodź. Chodź. Nie wolno. Gdzie tu już mi wchodzisz? Nie wolno. Jest 58. Nie wiem po tym locie równym, ale chyba są wszystkie. Czarne są dwa, szymle są wszystkie, płowe są, czerwony jest. Ten mazak jest. Białolot taki siwy. Dobrze on lata. Jest. Gdzie ten białolot taki siwy fajny? Taki duży białolot. To arka jest. Oto on, oto on. To on. Mhm. Ten jeden, co tak nie wchodzi do gojemnika, to też jest. Dobra. Ten niech sobie wyjdą. Szkoda mi tego siwka. Czekajcie, wylejemy tą wodę. Wylałem wodę. Wygonimy te. Buda. Buda. Czekajcie. Miskę wylałem wody. Zobaczcie, starych jest. Wszystko na loty. No to 7 jest młodych. To moje wszystkie staruchy. Nie wiem, 35 sztuk jest chyba. To do mnie poleciał jeden. Po wczorajszym locie. Idę już, idę. Gdzie one? Te mają formę. Dzisiaj młode te chciałem zapakować, ale wczoraj długo leciały, to mówię, nie będę ich pakował. Patrzcie, tutaj. Tu dzwoni znowu. Tak chodzą. Bez przybliżenia. To ich nie ma. Ty dobrze chodzą, nie? Dobrze? Jest ich trochę? Dobrze tańczą. Dobra, idę. Już idę cały czas. Dobra, panowie. Sorry za film. Trochę nam się nie udał. Ale ładnie dzisiaj wchodziły, nie? Ale Dawid ze mnie, nie? Zegar masz? Dobra, dziękuję. Zobacz, co dają ty. Ale one tak cały czas dawały, nie? Zaraz tylko tu je jeszcze pokażę. Dobrze, że zobaczyłem światło w tym. O, zobacz, jak dają. Staruchy i 7 młodych. Dobra, pozdrawiamy, do zobaczenia.